Michał Kirker, witam Państwa w poniedziałek 29 maja i zapraszam na Jawor Express. Ósme urodziny klubu Toijowo w Jaworznie były wyjątkowe i zgromadziły bardzo dużo ludzi chcących świętować. Tego sobie życzmy, żeby klub trwał i żeby robił jak najwięcej dla Was dobrego, a to dobre to jest to, że możemy się wszyscy spotykać. Klub Toijowo, działający przy spółdzielni mieszkaniowej Górnik, świętował ósme urodziny. Na tę okoliczność zaproszono miłych gości i klubowiczów w czwartek 25 maja. Świętowanie, jak to mają w klubie w zwyczaju, było wyjątkowo sympatycznym spotkaniem. Z pewnością w ciągu tych 8 lat wydarzyło się wiele dobrych rzeczy, co szczególnie mile zaskoczyło kierownik klubu Edytę Lesiak. Pytamy z ciekawością. Myślę, że z takim największym wzruszeniem wspominam tą integrację, czyli seniorzy plus dzieciaki z przedszkola, młodzież, wolontariusze z fundacji i to jest, myślę, taki największy skarb tego klubu. Taka właśnie integracja i taka rodzinność. Na urodzinowe świętowanie przygotowano miły dla ucha program muzyczny. Na scenie klubu zaprezentowali się nie tylko klubowi przyjaciele. Odbędzie się koncert w wykonaniu zespołu Balabar. Mieliśmy już okazję kilka razy współpracować i jak od Antoniego dostaliśmy propozycję, żeby dzisiaj zagrać, przyjęliśmy to z największą ochotą, dlatego że to jest cudowny, wspaniały klub zrzeszający cudownych, uśmiechniętych, pełnych miłości ludzi. I my dzisiaj o tej miłości będziemy bardzo dużo śpiewać. Mój dom, mój świat, to ty i ja. Nasz Bóg, nasz cud, to ty i ja. Kiedyś byłem sam, zanim odnalazłem cię. Miałem serca. W drugiej części wystąpią nasi członkowie, nasz zespół. Tu założyliśmy zespół właśnie i oni też przedstawią swoje utwory. W międzyczasie mamy też niespodzianki dla i klubowiczów, i naszych gości, którzy tutaj na ten koncert dzisiaj przyszli. Klubowicze dzielnie się do śpiewania dołączyli i to wspólne śpiewanie całkiem dobrze im wyszło. Z radością nagrodzili wykonawców gromkimi brawami. Atmosfera na scenie i widowni była wyśmienita, ponadto jak każde wydarzenie w klubie i to miało efektowną oprawę. Dzisiaj dominuje w klubie kolor żółty i czarny. To są klubowe kolory. Od dzisiaj one się stają oficjalnymi naszymi kolorami. Pomysłów na przyszłe różnorodne wydarzenia, akcje i pożyteczne działania mają w klubie bez liku. Chcemy dalej tworzyć w klubie taką atmosferę przyjazną, ciekawą, wesołą, żeby ludzie tu chcieli przychodzić. Wszyscy klubowicze to, co dzieje się w Toijowo, nad wyraz sobie cenią i tak po prostu zwyczajnie lubią. Uwielbiam klub Toijowo. Z tego względu, że jestem wdową, samotną, córki mam w Krakowie i to jest moja wspaniała odskocznia wśród miłych ludzi. Zawsze jestem mile widziana. No uwielbiam po prostu to miejsce, uwielbiam. Mile spędzam czas, że są fajni ludzie, są fajni prowadzący. Mamy świetną panią Edytkę, Antoniego. No i nie starzeję się w domu, tylko wolę tutaj przychodzić. Przy okazji tego urodzinowego świętowania dopytaliśmy o mocne strony wiceprezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej Górnik Andrzeja Zająca. Najsilniejszą stroną klubu Toijowo jest to, że nie ma słabych stron. W związku z tym tak poważnie, to klub powstał 8 lat temu jako reaktywacja działalności
społeczno-kulturalno-oświatowej, która była kiedyś silną stroną tej spółdzielni, ale w czasach, kiedy była inflacja galopująca, gdzie źle się żyło finansowo w spółdzielni, trzeba było odciąć kluby, no i ich nie było. Po jakimś czasie, dokładnie właśnie 8 lat temu, spółdzielcy upomnieli się o to, że byłoby fajnie, żeby na początek przynajmniej jeden powstał. I w tej chwili działa od 8 lat, gdzie mieszkańcy mogą przyjść i być ze sobą. A to jest dla spółdzielców najważniejsze, co może być. Klub postrzegany jest jako miejsce wyjątkowo przyjazne i otwarte. Klubowi to i owo życzymy, żeby nigdy nie przestawali istnieć, żeby ich było coraz więcej i żeby cały czas promieniowali tą miłością, którą promieniują cały czas. Zastałem tutaj rzeczywiście fantastycznych ludzi i myślę, że z tą muzyką, z tym zacięciem, z tym chęcią do życia klub przetrwa długie lata i życzę im równego 10, a potem kolejnych jubileuszy. Wszystkiego dobrego. Do działań klubu dołączyła Fundacja Kobieca Przystań. Z tego współdziałania zrodziło się wiele pożytecznych akcji, choćby jadłodzielnia. Fundacja przygotowała dla swoich przyjaciół z klubu miłe niespodzianki. Na zakończenie życzenia dla klubu od samych zainteresowanych, czyli miłych klubowiczów. Życzyłabym, żeby klub to i owo działał jak najdłużej. Chciałabym, żeby nasi wspaniali, nie przedstawiciele, tylko ci, którzy tutaj nami troszkę zarządzają i pokazują nam wszystko, pani Edyta, pan Antoni, żeby byli pełni inicjatyw i wspaniałych pomysłów do realizacji nowych projektów, a także kontynuacji tych, które już istnieją. Życzyłabym też, żeby nasi cudowni klubowicze byli zdrowi, pełni uśmiechu, a także pełni pasji do realizacji swoich też celów i pasji w tym klubie. I jeszcze istotna informacja. W hymnie klubu zawarto taki celny tego miejsca opis. Dobry humor, dobre słowo, coś dla ducha i coś dla ciała. Zawsze można się przekonać. Klub zaprasza. Festyn rodzinny w parafii na Borach w Jaworznie był bardziej niż udany i wielu mieszkańców przybyło, aby wspólnie spędzić czas. Wszelkie festyny i pikniki parafialne mają naszym skromnym zdaniem wyłącznie dobre strony. Tych złych żeśmy nie zauważyli. Taki też był festyn rodzinny w parafii Miłosierdzia Bożego na Borach. Zorganizowano ów festyn w sobotę 27 maja. Atmosfera była sympatyczna, pogoda dopisała, widać więc mają dobre relacje z niebem. O tym, jak takie wydarzenia wpływają na życie parafii, mówi ksiądz proboszcz Wiesław Wróbel. Miejskie parafie mają to do siebie, że są dosyć anonimowe. Tym bardziej taka parafia nasza, Miłosierdzia Bożego na Borach, która jest parafią dosyć rozwojową i każdego roku przybywa tutaj... Nie wiem, ale na pewno kilkadziesiąt rodzin nowych, więc taki piknik parafialny jest jeszcze lepszą okazją do tego, żeby ci ludzie ze sobą trochę się przypatrzyli sobie, poznali, że no, tworzą jedną wspólnotę, bo poza szkołą no w zasadzie tutaj no, drugiego takiego miejsca do integracji jak parafia na Borach nie ma. Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na malowanie wnętrza kościoła. Datki pochodziły m.in. ze sprzedaży pysznych ciask, które upiekły panie z parafii, a może nawet panowie. Parafianie mocno zaangażowali się w przygotowanie pikniku. No tak naprawdę w każdym możliwym wymiarze, od przyniesienia nam tutaj ciast, po tak jak widać wydawanie tych ciast, po również pomoc przy organizacji całego losowania nagród, przy obsługę grilla. W każdym możliwym wymiarze, łącznie z obecnością również, bo to też coś jest. W części artystycznej zaśpiewała schola i chór parafialny. Urządzono również loterię. Zakupione losy i cegiełki powędrowały do pudła, z którego losowano różnorodne nagrody. W tym roku jest wiele atrakcyjnych nagród. Są dwa rowery, jest hulajnoga elektryczna, głośnik bezprzewodowy, wyjazd taki weekendowy w Bieszczady. Tak więc niebawem za sprawą tego festynu wnętrze kościoła zmieni się nie do poznania. Może na festynie cała parafia się nie pojawiła, ale z pewnością byli wszyscy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu kościoła. Ci bawili się świetnie. Miło było popatrzeć. Była drama na meczu Szczakowianki Jaworzno, ale na szczęście przegrała 2-0. Piłkarze Dramy z Brosławice wyjechali z Jaworzna ze smutnymi humorami i bez punktów.
zdecydowanie byliśmy zespołem lepszym. W pierwszej połowie mieliśmy sytuację, gdzie powinniśmy się lepiej zachować i generalnie podwyższyć ten wynik i pewnie ten mecz też miałby zupełnie inny wymiar. W drugiej połowie też gdzieś tam mieliśmy swój plan na ten mecz, wiedzieliśmy jak reagować i w jaki sposób się ustawiać, żeby stwarzać sytuację do ofensywy i tak też było do 60 minuty. Natomiast generalnie rzeczywiście był taki moment, gdzie przeciwnik miał jedną, dwie sytuacje, nie strzelił. My natomiast zamknęliśmy ten mecz, można powiedzieć, w najmniej oczekiwanym momencie. Natomiast piłka uczy pokory i piłka jest nieprzewidywalna. Natomiast w pełni zasłużenie dzisiaj odnieśliśmy zwycięstwo, złapaliśmy pewną serię. Też trzeba sobie powiedzieć, że mieliśmy braki kadrowe, natomiast tutaj ten zespół pokazuje, że nieistotne kto jest w kadrze na dany mecz, każdy z chłopaków zostawia mnóstwo serca. Trzeba sobie też powiedzieć, że chyba nie pamiętamy, kiedy ostatnio klub w Jaworznie na poziomie czwartoligowym tak mocnej lidze walczył o tak wysokie cele, a my dalej w grze jesteśmy. Wysoka inflacja zachwiała priorytetami konsumentów przy wyborze produktów. Zielona zmiana zachodzi jednak także w handlu. Handel nie tyle może być zielony, co musi być zielony w obliczu zmieniającej się rzeczywistości, potrzeb konsumenckich i przede wszystkim tego, co dzieje się na świecie. To, co dzieje się już teraz w handlu, to przede wszystkim bardzo rozsądne podejście do definiowania celów biznesowych i włączanie celów zrównoważonego rozwoju do swoich strategii biznesowych. One stają się zintegrowane i to jest niezwykle istotne, aby optymalizować swój łańcuch wartości. Patrzeć też na to, w jaki sposób kooperujemy z naszymi partnerami biznesowymi i wdrażamy również dyrektywy, które stają się naszą codziennością i przychodzą z Unii Europejskiej i powodują też to, że takie kwestie jak taksonomia środowiskowa czy dyrektywa związana z należytą starannością tak naprawdę wpływają i budują na to, w jaki sposób relacje biznesowe będą musiały wyglądać w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o praktyczne zmiany w handlu w kontekście zmian zielonych, to są one zauważalne. Zmiany związane z inflacją i rosnącymi cenami zarówno produktów, jak i całego łańcucha dostaw powodują, że przede wszystkim konsumenci patrzą uważniej na to, co kupują. Z perspektywy branży, którą ja prezentuję, bardzo istotne jest również stawianie dużej roli na produkty pochodzące z najbliższej okolicy, produkty lokalne, co powoduje, że tutaj mamy już bardzo duży impact zielono, ponieważ skracamy wyraźnie łańcuch dostaw. Jeżeli chodzi o opakowania plastikowe, to z perspektywy mojego biznesu, który reprezentuję, od wielu lat staramy się ograniczać opakowania plastikowe w naszych sklepach. Oczywiście na wszystko mamy wpływ, bo jest to związane z relacjami z naszymi dostawcami, ale na przykład ograniczanie toreb plastikowych, wprowadzanie zamiast jednorazowych toreb, torby wielokrotnego użytku, kartony na zakupy, to wszystko ma niezwykle ważny wpływ, dlatego też, że zmiana kształtuje się krok po kroku. Zwłaszcza tego typu zmiany, często ważne jest to, aby one czasem przechodziły wolniej, ale były bardziej efektywne. Jeżeli chodzi o wybory konsumenckie, zauważamy bardzo taki silny trend, deklaracja versus praktyka. W aktualnej rzeczywistości oczywiście ceny wygrywają, natomiast pewne ziarno, które zostało zasiane jakiś czas temu, kilka lat temu, ponieważ pamiętajmy, że o zrównoważonym rozwoju nie rozmawiamy od wczoraj, tylko kwestie postaw ekologicznych pojawiają się już od najmłodszych lat, to z mojej perspektywy wiem, że te nawyki, które zostały wprowadzone jakiś czas temu, one dają teraz owoce. Natomiast musimy pamiętać, że w kwestiach handlu spożywczego jednak ta cena ma ogromne znaczenie. Możemy jednak wpływać pozytywnie na tę zmianę i widzimy to po stronie naszych konsumentów, że wybieranie produktów lokalnych, które są domeną naszych sklepów i też budują tą wartość konkurencyjną na rynku, powoduje, że także w odniesieniu do produktu jesteśmy w stanie cały czas patrząc i kontrolując cenę, mieć wpływ na to, że nasze wybory konsumenckie pozwalają oszczędzać. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie WorExpressu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.